No dziś zapraszam Was na film, na którym pokażę Wam, no jakby powiedzieć, wadę konstrukcyjną. Zobaczcie, jak tutaj, nie wiem, czy to będzie widać na filmie, tutaj jest bardzo wysoko, nie w osi jakby było to wszystko, to jest przesunięte. Tutaj jest jeszcze prawie ząb pełny. Z tej strony, zobaczcie, już jest wybrany. Nie wiem, czy coś to się przesuwa w obudowie. Co się z tym dzieje? No ja będę miał wkrótce taką szlifierkę taśmową do swojej dyspozycji. Po prostu kupuję używaną i sprawną. Już była przerabiana, tylko inaczej. No i trzeba, powinna być ślimacznica. Ślimak powinien być w osi tej ślimacznicy po środku i jeszcze dodatkowo powinien być bardziej zagłębiony. Także tam powinno być 2-3 dychy prześwitu, a tutaj widzę, że no jest pewnie około milimetra. No i przez to klientom szybciej się ta ślimacznica uszkadza. Także no, przesunięte z osi i za płytko zagłębione. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i dziękuję za wszystkie subskrypcje.